Jedzi papa. Widzi papa to miejsce, o tam. Kazałem je nawet sztachetkami ogrodzić. A to dla mnie. Dopiero jak tam będę, to będę naprawdę w Sans Souci. Oby już wnet. Wszystkich nas to czeka, nie ma się czym rozczulać. Trzeba by raczej pomyśleć, żeby z jako tako czystym sumieniem stanąć przed tronem najwyższego. O, wtedy można umierać. Sans Souci. Ale jak stanął przed obliczem stwórcy tacy, co tytuł wielkości ludzkiej poniżyli? Co wzbogacili się systemem fałszu, rabunków, intrygi, wszelkie rozzuchwalili łotrostwo, co innych narodów prawa do egzystencji pogwałcili, co na setkę lat zatruli uczciwą atmosferę niemiecką. Tacy, pytam najpokor, niech waszą wysoko, tacy z wypranym sumieniem staną przed najwyższym trybunałem w Niemczech. Co za spada, jaka elokwencja. Ja mojego bohatera spod Kolin nie poznaję. Przyznam się, że ja go zawsze miałem za ograniczonego. Jak inni sztabowcy, szablotłuka, koniarza. Mnie wewnętrzny głos mówi, że rozbój jest rozbojem. Szalbierstwo szalbierstwem. Kaiserling kryminalistą. A Gockowski to porządny człowiek. Tak, prawo moralne, oto jest najwyższa instancja. Ważniejsza instancja od tutejszej racji stanu. Ostatniego kursu, Szelmowskiego. Tak jest, Szelmowskiego, i takie prawo trzeba czuć w sobie. I takie prawo albo się ma wewnątrz, albo się go nie ma od urodzenia. Tak, ale wyśmiewać się nie godzi. Nie godzi. Panie generale kawalerii, pojęcie o rządzeniu Prusami także albo się ma, albo się nie ma. Od urodzenia, od wieków. No, starzy inwalidzi kawalerii przeważnie go nie mają. Racja stanu tego ostatniego kursu, Szelmowskiego, tak jest. Pozostanie. Niech się ci ten pocieszy, pozostanie na wieczne czasy. I jeszcze jedno. O wzbogaconych systemem rabunków on tu mówił. A tak jest. Otóż wzbogacić się można tylko kosztem pogwałcenia praw innych. I my tego nie zmienimy. To są teraz dosyć! Jeżeli ci ten myśli, że ja przed zamknięciem go w twierdzy będę się krępował, to się grubo myli. To mnie... Generał kawalerii jest przy zdrowych zmysłach. On za swoje słowa odpowiada. Może pomaszerować do Szpandau. Per pedes apostolorum. Jak to... Stary cytor służył naszej wysokości wiernie. Wojna. To wojna, co się tam zdobyło, to się stawką życia zdobywało. Honorowo, rycersko, nie szelmostwami. O, tymczasem Pomorze, Warmia, polskie Prusy. Wszystko to jest zagrabione bezbożnie. Papierowymi traktatami, szelmostwami, tak, szelmostwo tu, wszędzie dookoła,
i szelmy zrujnowały biednego Goczkowskiego, a stary Czytan szelmami się brzydzi. A, bo do tego już doszło, że papa Cytan Polaków broni. Niech ty, inwalido, ty stary inwalido. Traktat dekoltujący najjaśniejszą Rzeczpospolitą zaczynał się najpobożniej od wezwania Świętej Trójcy. W imię Boże! W imię Boże! Co to było gorąco, rozebranie trochę ją otrzeźwiło, ochłodziło, a nam wszyscy gratulowali tak pięknie rozegranej partii. Gratulowali! Wszyscy, cała oświecona Europa. Byli tacy... Z małymi wyjątkami. Byli tacy, co uważali to za wielką zbrodnię, tak? Nie pierwsza to i nie ostatnia zbrodnia pruskich żołnierzy. Jak to się A dostałem kawał anarchii, a zrobiłem co? Pół tysiąca rodzin pracowitych Teutones osiedlam po wsiach i miastach. Raz stara pruska Wisła. Znowu cała w nasze ręce wróci. On jako kawalerzysta wie, że całego ogona koniowi od razu wyrwać nie można. To będziemy wyrywali włos po włosie. Włos po włosie, aż cały ogon w ręku nam zostanie. A już tam szkapa bez ogona przed parszywymi muchami się nie obroni. Bóg uczciwej sprawy nie opuści, a korupcja hańbą padaj na przekupującego, tak. Wszyscy wszystkich przekupujący te. No, oprócz mnie i tego Pana Boga na niebie, każdego dziś można kupić na tym najlepszym ze światów. Gówno! Cały naród przeklina dziś fryderycjański reżim! Ja się domyślam, kto ci te napchał do tych interwencji, do tych bezczelnych malkontencji, co je tu złomitował, ale nic z tego! Jungsze, poncite! Ja się żadnymi awanturami zdemoralizować nie dam. Ja temu Goczkowskiemu i tej Skórzeckiej, temu biskupowi, ja im pokażę. A to oni staremu idiocie zamącili w głowie. Co oni, tylko oni? Nikt nie znał Cytan, to jest paskudny rodzaj Jungsze von Cytan. Polaki kasę we łbach mają zamiast mózgu, a zamiast serca. Wiechcie, słomiane, najprostszych reguł ekonomiki, najmniejszego zmysłu do dialektyki, do spekulacji. Trzoda polska tylko pod rajtpejcie liczy się dystansu do wielkiego człowieka, do autorytetu. Rozumie mnie? Pod rajtpejcie. Wszyscy ludzie na obraz i podobieństwo najwyższego kreowani. Wszyscy równi wobec Boga i natury. W naturze równość jest tylko między tymi, co już gniją. Między żyjącymi muszą być nierówności. Orzeł pruski w eterze szybuje i porywa, a barany polskie tylko beczą. A jak między ludźmi, tak między nacjami. Jedni stworzeni są na panów, a drudzy na parobków. Polacy na to, żeby z nich wełnę strzyc, a oni, żeby beczeli. Ale są wielkie, boskie nacje, pomazane przez Boga i naturę na wielkie misje dziejowe. Boskie pomazanie! Boskie pomazanie, papa!
Cytem nie wierzy. W co? W co papa Cytem nie wierzy? W co? W co powiedzieć? Oto nie wierzyłem nigdy w to, żeby mój król żywił dla mnie prostego, uczciwego Niemca szacunek. Tak, tak, tak. Zawsze natomiast wierzyłem w to, że nas dwóch coś przedziela, coś od wewnątrz właśnie. O, ten głos sumienia od urodzenia. Co tu tak, znowu rezonuje? Tak, wasza wysokość, przeczuwaliście we mnie opinię uczciwych Niemców o tym wszystkim. I tego znieść we mnie nie mogliście. A papacy ten w ogóle jest persona z nieprawdziwego zdarzenia. Wie o tym. Nie drażnijcie mojej cierpliwości. Najpokorniej proszę. Cytem jeszcze się hamuje. Cytem jeszcze się hamuje. Wiedziałem twojego lojalności. Nie gada, hamuje się. A niech się nie hamuje. Hamuje się. Wyście mnie nigdy nie lubili. Mieliście prawdziwą rozkosz, gdyście mogli starego Cytena tylko zdespektować. To jest kłamstwo. Zdeprecjonować. Kiedy? Skonfundować. Nieprawda. Kiedy? Upokorzyć. Powiedz kiedy, bo tam, ale kiedy? Kiedy? Tak jest, kiedy? Kiedy? Ano kiedy? Wasza wysokość raczył bez mojej wiedzy mianować mi nad głową inspektora. Nad moimi huzarami smerkacza, tak jest. Tak, nie lubiliście mnie, boście zazdrościli, że mnie huzarskim królem zwano. Huzarski król. A jak było pod Kolinem? He? No jak pod Kolinem? Pod Kolinem. No pod Kolinem. No pod Kolinem. Przypomnieć? Przypomnij, stary. Trzeba pod Kolinem? Od zmysłu podchodzisz. Pod Kolinem? Demon jakiś cholerny. Chcieliście mnie zgubić. Starcie będzie. Zgubić, uśmiercić. Tak jest, najjaśniejszy wodzu. Tak. Jak było umówione? No jak? Mieliście dla wzmocnienia mnie przysłać 4 bataliony. No i co? No a co? No co, przysłano je? Naumyślnie wstrzymano. To jest garstwo. Ja nie mam zwyczaju lgać. To wy, panie, lgaliście przez całe życie. Bez łgarstwa duszycie się jak inni, bez powietrza. Cytem, co ty mówisz, Cytem? Zachaj, wielka. Cytem. A pod Jägerndorf? Jak było? Co pod Jägerndorf? No jak było? Na pewno zgubę mnie odkomenderowano. Dokończ. Bez potrzeby. Dokończ tego rynsztoka. Bez potrzeby. Kalumni, bez esy. Aleś tak, się znowu przerachował na jaśniejszy wodzu. Boże! Ocalałem i żyję. Jesteś na niebie, Boże, a wierzę, że jesteś. Nie lubiliście mnie. Wielki kielich mnie armia więcej kochała. Zrąb przyjaciela. Nie lubiliście mnie, boście odczuwali we mnie. Ale go wychylę. Pogardę, a ja szlachcic. Bo ty nie wiesz, co czynisz. Możesz żywić. Szymzą. Dla swojego... Czekaj, co ci jest. Czekaj, siadaj, co ci jest. Czytaj. No co ci? Co ci to? Czytaj. Mów. Czekaj, ja jemu dam parę kropel wina. No tak tylko, żeby on nie myślał, że ja go chcę otruć. Masz, napij się, czytaj. Pij, czytaj. Tu masz, pij, tu. No pij. Jego Pan Bóg każe za to wszystko, widzisz? Jego Pan Bóg każe za to, że on się z Polakami zadał. No, może dosyć. Zostaw już Cytem. No i jak ci, co? Gadaj. No lepiej, co? No powiedz. Lepiej, co? No gadaj, że no. No, co? Lepiej. No, obejdzie się bez dziękuję. Mogło być całkiem źle. Mogło być całkiem kaput.
I to bez olejów świętych. Citem. Wasza wysokość pozwoli... Podejdź, no, z najprawdziwszą miłą chęcią. Jedź, jedź. A, poczekaj, poczekaj, czekaj, 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 tak nie pójdziesz, czekaj. Masz, masz citę, masz. Ach, a ja tobie, wiesz co, citę, ja tobie wszystko, wszystko tobie przebaczam. Wszystko, wszystko, wszystko. To mnie? Nie. Teraz godzi się o przebaczenie prosić. Ja już zapomniałem, co on mi tu tego jest. Jednym uchem wpadło, drugim wyleciało. Bo tu właśnie o duszę dziecka! Dobrze, ja nie ciekawym. Syna chodziło. Ja nawet wdzięczny jestem Citenowi, że on przed śmiercią nie zaoszczędził mi takiej filipiki. To znowu się nie zawiodłem na ludziach. Psia przyjaźń. Ja musiałem. Niech się nie męczy. Niech się oprze na swoim starym przyjacielu. To pójdziemy sobie do ogrodu. Słońce świeci. Ciepło się zaczyna robić. O, tam teraz będą żegnali moją biszę na rekwiem eternam. O, on mi będzie towarzyszył przy ceremoniach funebralnych. Wel rozkazu, wysokość. Okazało się, że on jest orator. A może on powie orację nad grobem suki? W imieniu uczciwych Niemców.